nie było, kiedy wrywolałem babę i gorzałe. Kumple zgodnie bili brawo i wołali Zeleklamo! Społeczeństwo przerażone, chcąc ratować cudzą żonę, w bezrozumnym gnało pędzie ku komendzie. Dzielnicowy wpadł z nienacka i za szmaty targnął wacka, prześwietlając mu dokładnie garb blondyną. Na co oburzony mieci wziął spod dupy taborecik i przemieścił go w tłum z utrudzoną miną. Sąsiadka, ale nie zdążyła matka i na cymbał uderzenie wprost przyjęła. Mebel odbił się od czaszki i obalił cztery flaszki. No a stara jakoś dziwnie w pół się zdjęła. Nie wiem, co się dalej działo, chyba gdzieś wynieśli ciało. No a potem ktoś zadawał mi pytania. Odnajdując w gardle ślinę, otworzyłem okosinę i wojąłem, że to fragment z przesłuchania. Jakiś facet głos unosił, raz mi groził, raz mnie prosił, a tu jeszcze dym falował mi nad czołem. Powiedziałem to i owo, czując w gębie każde słowo, ze zmęczenia pochylony tuż nad stołem. Na kolegium poszedł wniosek, więc na nerwy wziąłem kłosek i do domu pozwoliłem, niech się bawię. Obiecałem w duchu sobie, że za dymy dziś nie zrobię, tak jest zawsze, kiedy mocno się osłabię.